To mamy jeszcze jeden przykład właśnie okien. Tu jest dosłownie 30 cm. Tu mamy okna. No oczywiście to jest pod firmę, ale kiedyś były mieszkania, pokoje przy chodniku. Następne okno właśnie przy samym chodniku, zobaczcie. Dosłownie 30 cm. 30 cm. Tu jest troszeczkę wyżej. Tu już będzie około metra. Znowu piękne drzwi. Zobaczmy. Piękne, odnowione. Zobaczmy. To jest coś cudownego. Piękne, odnowione drzwi. Tu mamy to samo. Nie wyrzucali, ale zobaczmy. Dodali elementy nowoczesne, ale to są stare drzwi. Zobaczmy tutaj. To jest coś cudownego. Również. Wszystko jest bardzo nisko, zobaczmy. Tu kiedyś były mieszkania. Nikt nie myślał 100 lat temu, żeby mieć tu sklep. Wszystko jest bardzo nisko. Były pokoje mieszkalne. Odległość tutaj jest około 50 cm. Tu jest też cudowna brama, zobaczcie. Też nikt tego nie poprawiał. Bardzo fajnie. Zobaczcie. Jest. Tutaj mamy następną bramę. No, ktoś to malował. Troszeczkę zniszczył. Ale jest zachowana. Zobaczcie nawet zamek. On jest oryginalny. Tu. Gdzie? Tu. To jest oryginalny zamek, oryginalna klamka. Ona była malowana już na bordo, na zielony. Ale to jest coś cudownego. Architektura. I znowu mamy to przeszklenie tutaj na samym cokole. A tutaj mamy coś niesamowitego, że to jeszcze przetrwało do naszych czasów. To już trzeba naprawdę... Przejdę na drugą stronę, nie ma żadnych samochodów, mam tutaj pasy. Chciałbym wam to z bliska pokazać, bo czegoś takiego już nie ma. Znaczy, brama wydaje mi się jest rekonstruowana, natomiast ta górny element jest oryginalny. Jeżeli się człowiek przyjrzy dobrze, a nie trzeba być żadnym znawcą tematu, to wiemy o jednym. Te elementy szklane, są oryginalne, łącznie tutaj z tą rzeźbą. Natomiast brama jest już rekonstrukcją. No ona się, wiadomo, wcześniej psuje, ale to jest coś cudownego. Proszę się przyjrzeć. Naprawdę to jest godne muzeum.
Jeżeli ktoś takich bram nie weźmie pod opiekę, to zniszczeje. Natomiast ja bardzo tutaj chciałbym apelować do ludzi, którzy mają możliwości i tak dalej muzealne, żeby właśnie tutaj z terenu Wielkopolski, żeby właśnie to zachować dla potomnych. Bo to zniszczeje albo zostaje wyrzucone i zrobione na nowe bramy. To jest Aleja Piłsudskiego 12.